trener Radwana Lubasz, Tomasz Błażyński. Panie trenerze, na samym początku widać było bardzo mocne zaangażowanie pańskiego zespołu. Bardzo mocno też usiedliście na zespół z Piły. Taki był plan, który nakreślił pan zawodnikom w szatni? Tak, przede wszystkim witam. Tak, jak najbardziej. Takie były założenia. Mieliśmy od pierwszych minut wysoko osiąść na przeciwnika i starać się tutaj zdominować. Też chcieliśmy sprawdzić, jak zespół z Piły poradzi sobie z takim pressingiem. I chłopacy tutaj w pierwszej połowie na pewno bardzo dobrze ten plan wykonywali, czego efektem była bramka zdobyta. Co prawda nie po jakiejś tam akcji z pressingu, ale na pewno bardzo, bardzo ładna koronkowa, więc na pewno to cieszę. No właśnie, ten pressing, to co pan przed chwilą powiedział, że zakończyło się golem. Trochę potem pana zespół nieco stonował, szczególnie to było widać pod koniec pierwszej połowy. A jakie założenia przekazał pan swoim zawodnikom w przerwie? Bo mieliśmy taką ciekawą sytuację. W pierwszych 5 minutach tak naprawdę tej drugiej połowy naliczyliśmy więcej klarownych sytuacji z obu stron niż przez praktycznie całą pierwszą połowę. Piła miała dwie dobre sytuacje, niezakończone golem, a pański zespół jedna akcja w pierwszych 5 minutach i ta bramka na 2-0 padła. To dużo spokoju spowodowało w szeregach pańskiego zespołu? Myślę, że tak. No, w tak trudnym meczu z tak ciężkim przeciwnikiem na pewno takie bramki dodają skrzydeł. Założenia w przerwie były takie, żebyśmy kontynuowali tą grę z pierwszej połowy, starali się w miarę wysoko wychodzić, natomiast no, widać było, że no, zespół z Piły zdecydowanie tutaj fizycznie był na wyższym poziomie przygotowania. My, nie mogąc jakby tutaj nawiązać równoległej walki, wychodząc wyżej, staraliśmy się zejść troszeczkę do niższego czy też średniego pressingu i starać się w miarę możliwości kontrować. Troszeczkę szkoda, że w kilku sytuacjach nie zachowaliśmy się lepiej, bo wydaje mi się, że więcej dokładności gdyby się pojawiło, być może te sytuacje byłyby jeszcze groźniejsze. Panie trenerze, to widać oczywiście od razu, szczególnie po starych fragmentach gry, że pański zespół to jest wysoki zespół i to staracie się również ten swój atut po prostu w każdej możliwej sytuacji wykorzystywać. Przy drugiej bramce było to oczywiście widać. Tak, z tym, że druga bramka wpadła, jeśli dobrze pamiętam, z takiej sytuacji, gdzieś przebita piłka i no Filip, który dzisiaj miał, się śmialiśmy, że dzień konia, raz, że po świetnej akcji dołożył nogę, znalazł się tam, gdzie miał się znaleźć. Po drugiej, no tak naprawdę przy jego warunkach fizycznych no wykorzystał to. Ale tak, rzeczywiście zespół jest dość rosły i staramy się te warunki wykorzystywać do maksimum, czego efektem są te stałe fragmenty w postaci rzutu z autu, które też gdzieś tam nieraz przyniosły nam efekt w postaci bramek. Panie trenerze, to teraz bardziej całościowo pana zapytam o to, patrząc na poprzedni jeszcze sezon, byliście w czołówce tej tabeli. W tym roku gonicie de facto tą czołówkę. Jak pan by zestawił te dwa sezony, które Radwan grał w poprzednim sezonie i ten sezon, w którym gracie w tej chwili? Poprzedni sezon, no tak, poprzedni sezon zdecydowanie lepiej wyglądał pod względem na pewno ilości zdobytych punktów, bo tych punktów mieliśmy o wiele, wiele więcej, byliśmy w ścisłej czołówce tabeli. Natomiast ten sezon, tak naprawdę na ten sezon patrzę z perspektywy trochę okresu przygotowawczego, którego tak de facto nie mieliśmy. Mieliśmy problemy w okresie letnim, żeby móc się zebrać na sparingi, czego efektem były pierwsze mecze, w których nie do końca było widać zgranie i tak dalej. Natomiast z meczu na mecz wyglądało to coraz lepiej. I szczerze mówiąc, kilka meczów, w których prowadziliśmy, czy to z Dziębowem, 3-0 do przerwy, a przegraliśmy 4-5. Mecz w Jędrzejewie, w którym to prowadziliśmy 2-1, mieliśmy rzut karny, którego nie wykorzystaliśmy, a w tej samej sytuacji poszedł karny w drugą stronę. Mecz się odwrócił i przegraliśmy 5-2, więc generalnie gdyby w kilku meczach nie zawiodła może troszeczkę psychika, to podejrzewam, że byśmy byli dzisiaj również w tej ścisłej czołówce.
No i na pewno byśmy walczyli o troszeczkę inne cele, natomiast ja chłopakom powtarzam, że no potencjał tego zespołu na pewno jest zdecydowanie wyższy aniżeli miejsce w tabeli, na którym jesteśmy obecnie. No właśnie, bo to widać szczególnie w tej drugiej połowie, tej jesiennej części sezonu. Przed wami zostały jeszcze dwa mecze tej jesieni, no a potem już wiosna i tak naprawdę wydaje się, że ta wiosna może być wasza. Czy pan tak uważa, że to będzie ten czas Radwana? Mam taką nadzieję. Nie ukrywam, że bardzo liczę na to, że w okresie zimowym przepracujemy go tak jak chociażby w poprzednim sezonie. Czy też poprzedni okres przygotowawczy, bo wtedy wykonaliśmy bardzo dużo ciężkiej pracy i przyniosło to efekt w postaci bardzo dobrej gry na wiosnę, no i w postaci barażu, który niestety przegraliśmy, natomiast tak, no będziemy starać się pracować ciężko. No i zobaczymy co się uda tutaj zdziałać. Natomiast no nie ukrywam, że będziemy celować w ścisłą czołówkę tabeli. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Bardzo dziękuję również. Dziękuję. Wszystkiego dobrego.